Cześć, nauczycielko, nauczycielu. Zastanawialiście się kiedyś, czy naprawdę robienie interaktywnych, nowoczesnych zajęć to jest bardzo duże wyzwanie? Pewnie nieraz. Dzisiaj wraz z Maciejem Danielukiem i przy partnerstwie firmy ViewSonic opowiemy Wam, jak możecie w wygodny sposób tworzyć nowoczesne, interaktywne zajęcia dzięki takim rozwiązaniom jak taki monitor ViewSonic oraz cały ekosystem MyViewBoard. Jesteście ciekawi, jak takie coś się robi, to zapraszamy Was do tego odcinka. A czego dowiesz się w tym odcinku? No to lecimy po kolei. Po pierwsze, dowiesz się, jak działa taki nowoczesny monitor interaktywny i dlaczego lepszy jest od tablicy interaktywnej wraz z rzutnikiem. Poznasz różne możliwości rozszerzeń i dowiesz się, jakie dodatkowe opcje one dodają do takiego interaktywnego monitora oraz poznasz środowisko MyViewBoard i kilka ciekawych aplikacji, dzięki którym stworzysz swoją pierwszą aktywność. To co, możemy zaczynać? A model monitora ViewSonic, który stoi obok mnie, ma rozmiar 65 cali, czyli naprawdę bardzo dobrze będą widzieć nawet uczniowie z drugiego końca sali. Dodatkową rzeczą jest to, że jego rozdzielczość to aż 4K, czyli uwierzcie mi, że to jest dzisiejszy taki standard, że wszystko to, co tutaj wyświetlicie, narysujecie czy zaznaczycie, będzie naprawdę bardzo ostre i wyraźne. Jest dotykowy i ma wielopunktowy dotyk, czyli można w kilku punktach naraz rysować. Dodatkową rzeczą, o której musicie wiedzieć, jest to, że ma oczywiście wbudowane głośniki stereo na tyle mocne, że nie musicie się martwić o żadne dodatkowe głośniki, które trzeba montować w salach, więc unikacie dodatkowych kosztów, bo czy puścicie jakikolwiek film czy inny materiał edukacyjny z dźwiękiem, to te głośniki spokojnie są w stanie nagłośnić całą salę. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, jest to, że wbudowane w ten monitor mamy złącza HDMI, dzięki którym możemy wysłać sygnał wideo do tego komputera, znaczy do tego monitora ViewSonic, zarówno z komputera, który stoi u nas na szkolnym biurku, jeśli z takiego korzystacie, czy ze swojego laptopa, lub na przykład z takich urządzeń jak wizualizer, który ma wyjście HDMI i chcecie coś swoim uczniom pokazać, co na biurku prezentujecie, jakiś model, albo na przykład macie jakąś kamerkę, która ma wyjście HDMI, to można ją podłączyć tutaj do tego ekranu i bezpośrednio na dużym ekranie rzucić ten obraz, który wiadomo jest czasami bardzo małą rzeczą, a chcemy powiększyć, żeby dzieciaki z ostatnich rzędów, czy z przedostatnich, czy ze środka sali dobrze widziały to, co tam jest. Co ważne, po wyjęciu takiego monitora z opakowania, on natywnie, czyli fabrycznie jest zainstalowany, jest na nim Android, czyli system, który znacie z urządzeń, które pewnie stosujecie, takich jak telefony z Androidem, czy być może tablety z Androidem. Macie zestaw najpotrzebniejszych aplikacji, które po prostu możecie używać od razu po łączeniu tego monitora. Opcjonalnymi rzeczami, które serdecznie polecamy, są dodatkowe rzeczy, które poszerzą możliwości tego monitora. Jednym z takich urządzeń jest Google Box, który pozwoli Wam właśnie na tym urządzeniu uruchomić środowisko Chrome OS, czyli system operacyjny firmy Google. A jeżeli zamontujecie z tyłu OPS Windows, czyli tak naprawdę komputer, który znacie ze swojej pracy codziennej, czyli komputer z systemem Windows, to przełączając się w jeden z trybów w tym monitorze, wyświetlicie dokładnie obraz, który wyświetla ten OPS, który jest zamontowany z tyłu na pleckach tego monitora. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć na temat tego urządzenia, jest to, że możecie w swojej sali powiesić taki monitor na ścianie, sztywno dowiercony do ściany, no i na odpowiednim poziomie przy dobrym oświetleniu. Pamiętajcie, żeby też za dużo rzeczy się nie odbijało. Wybierzcie odpowiedni punkt swojej sali lub, uwaga, dokupić do niego taki specjalny stojak, który my tutaj akurat właśnie mamy z Maciejem, stojak na kółkach. I fajnym rozwiązaniem tego stojaka jest to, że możecie na przykład taki duży ekran wywieźć z jakiejś sali na hol i tam, załóżmy, do jakiegoś apelu potrzebujecie, żeby wyświecić jakiś materiał, może on normalnie być zastosowany, a potem na przykład przemieścić go do sali od biologii, czy potem na przykład nauczyciel od języka polskiego będzie potrzebował to do języka polskiego, więc można go przemieszczać do różnych sal i stosować w różnych pomieszczeniach. To jest plus takiego właśnie rozwiązania na stojaku. Oczywiście to jest też rozwiązanie opcjonalne. A tak naprawdę, jak wygląda stosowanie takiego monitora w praktyce, opowie Wam teraz Maciej. Jak wspomniał Dawid, na monitorze możemy pracować w systemie Android. To jest natywnie zainstalowany system, który uruchamia się po prostu po naciśnięciu guzika. W tym momencie monitor jest już gotowy do pracy. Nie musicie go nigdzie do niczego podłączać, tylko możecie normalnie zacząć prowadzić lekcje. Co jest fajne, to bardzo intuicyjny interfejs. Zobaczcie, na dole mam wszystkie możliwe opcje. Możliwość podłączenia Ethernetu, sieci Wi-Fi, przełączenia się na OPS-a, lub
na jakieś inne zewnętrzne źródło. W naszym wypadku jest to ta specjalna przystawka z systemem Chrome OS. U góry macie wszystkie aplikacje, które są zainstalowane na tym monitorze tuż po rozpakowaniu, czyli po prostu włączam monitor, podłączam go do sieci Wi-Fi albo po kablu i już mogę sobie na nim pracować. Fajną rzeczą, którą na pewno się przyda, jeżeli nie macie takiego doświadczenia, jest instrukcja użytkownika. Nie jest to zwykły plik PDF, czego można by się spodziewać, ale spójrzcie, jest interaktywnie, jesteśmy prowadzeni, co mamy zrobić, żeby przejść do następnej rzeczy. Stuknij, aby pokazać wszystkie aplikacje, po kolei możecie sobie ze spokojem działać. Wychodzimy, pracujemy. Co jeszcze? Whiteboard, czyli biała tablica, możliwość korzystania z internetu, ustawienia, inne aplikacje, które są dostępne. Łącznie z tym, że spójrzcie, kliknę teraz sobie na ikonkę Cloud, mogę podłączyć swój dysk, jak widzicie tych dysków jest więcej, nieważne, tu jest akurat podłączony dysk Google'owy, jeżeli miałbym Office'a czy Microsoft 365, to mogę podłączyć sobie ten dysk i mogę już, korzystając z whiteboardu, korzystać z plików, które mam na swoim dysku sieciowym. W tym momencie przyjrzyjmy się, jak wygląda whiteboard i jakie ma możliwości, bo to też jest dość ważne. Macie oczywiście możliwość pracy paluchami na ekranie lub po prostu pisadełkiem. Na dole mamy, ja już sobie piszę, na dole mamy całe menu, co możemy zrobić, w jaki sposób możemy zrobić. Mamy też w prawym dolnym rogu możliwość zalogowania się do swojego konta i tak przygotowaną tablicę, to wszystko, co pokazujecie na tej tablicy, możemy sobie po prostu zapisać i wykorzystać w innej klasie na lekcji. Tablica się już zapisuje. Ja się teraz przełączę z powrotem do whiteboarda. Jesteśmy na whiteboardzie, już jesteśmy zalogowani. Zobaczcie, tu się pokazało na dole, że ja już jestem zalogowany i w lewym górnym rogu. I w tym momencie, tak jak mówiłem, jeżeli już pracuję z uczniami, jeżeli tworzę lekcje, jeżeli coś tam sobie rysuję, mogę porobić różne inne rzeczy, to taką tablicę mogę zapisać i w tym momencie wykorzystać ją na innej lekcji. Wyjdziemy sobie tutaj z tej tablicy. Zobaczymy jeszcze, co tu jest ciekawego. Mamy ustawienia, tak jak mówiłem, menedżer plików, mamy internet, z którego możecie korzystać. I bardzo fajną rzeczą, zobaczcie, te najbardziej popularne skróty wyciągnięte są u góry. Jest możliwość streamowania z waszego własnego urządzenia tutaj na komputer, na tą tablicę. Możecie wziąć, ja wezmę w tej chwili tablet po prostu, na który mam wgraną już aplikację obsługującą dokładnie tą aplikację Sender. Wrzucam po prostu sobie tylko numerek. W tym momencie klikam OK. Jestem już na tablecie zalogowany. I teraz ciekawostka. Spójrzcie. Klikam sobie na tablecie, czyli mogę chodzić tak naprawdę po całej klasie. Na tablecie mam dokładnie to samo, co na monitorze. Mogę sobie na przykład odpalić whiteboarda. I w tym momencie nie muszę stać prowadząc zajęcia przy monitorze, tylko mogę przemieszczać się pomiędzy uczniami. I tak samo na przykład, jeżeli chciałbym w tej chwili, żeby uczeń coś sobie tutaj napisał, wystarczy dać mu na przykład ten tablet i proszę bardzo, już zaczynają się dziać tutaj rzeczy, które chcecie, żeby się działy. Także jest to autorskie rozwiązanie ViewSonica. Warto sobie pamiętać o nim i warto po prostu z niego korzystać, jeżeli macie taką możliwość. Dobra, wyjdziemy sobie, nie będziemy z tego korzystać. Standardowo jeszcze, tak jak mówię, jest internet, możliwość skorzystania z internetu, wszelkich możliwych ustawień. I na przykład, jeżeli jest to dla mnie w tej chwili niewystarczające, mogę tutaj na dole przełączyć się na jeden z tych dwóch systemów. Powiedzmy, że podłączymy się teraz i zobaczymy, jak to wygląda, jak będziemy pracować z Chrome OS-em. Kliknijmy w takim razie, mamy podłączone to podłącze HDMI 1 i przenosimy się do Chrome OS-a. Ja już jestem zalogowany w systemie, ale standardowo, tak jak zawsze, pojawia się miejsce na logowanie. Musicie wpisać swój adres mailowy.
swoje hasło i jesteście zalogowani w Chrome OS-ie. Nie będziemy tutaj opowiadać, co można zrobić w tym Chrome OS-ie, ale ci z Was, którzy już korzystali z tego systemu, znają go, wiedzą, co można z nim zrobić, mogą robić dokładnie to samo, co robią standardowo na Chromebooku. Tak samo można włączyć tutaj z prawej strony, zobaczcie, wszystkie rzeczy, które są ważne, te ułatwienia dostępu dla dyslektyków, wszystkie inne rzeczy. Można też uruchamiać standardowo aplikacje, które są wbudowane tu w Chrome OS-a, bądź instalować sobie własne nowe aplikacje. Także pracujemy sobie na Androidzie, pracujemy na Chrome OS-ie. W tej chwili z prawej strony wystarczy, że sobie kliknę, pojawia mi się możliwość powrotu już, jak nacisnę domek do Androida i w tej chwili wystarczy kliknąć PC, który jest podłączony, zalogujemy się w Windowsie. Wciskam sobie w takim razie ikonę PC, przełącza się teraz cały system na wbudowanego OBS-a i zobaczcie, standardowy Windows z taką licencją, którą żeście kupili, może to być Windows 11, może to być Windows 10, macie tu zainstalowane wszystkie aplikacje, które znacie, możecie korzystać normalnie z internetu, czyli pracuję w tej chwili na tym wielkim ekranie dotykowym, tak jakbym pracował z komputerem, taka jest idea OBS-u. I tutaj kwestia bardzo prosta, która czasami sprawia użytkownikom troszeczkę problemu. Pierwsza sprawa. Możecie zastosować takie rozwiązanie, że jeżeli na przykład zdecydujecie się na zakup tego OBS-u, to w tym momencie do biurka można tylko podprowadzić klawiaturę i mysz, nie musicie mieć drugiego komputera i pracujecie sobie na tym komputerze tak, jakbyście pracowali na komputerze stacjonarnym. Czy macie dziennik, czy nie macie tego dziennika, to możecie sobie tutaj pracować, tak? Możecie włączyć prezentację, oglądać filmy, robić dowolne rzeczy, które normalnie robicie na Windowsie. Nie musicie mieć drugiego osobnego komputera lub jeżeli macie na przykład właśnie podłączony komputer pod złącze HDMI, to zwróćcie uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Z boku albo na dole, w zależności jaki to jest model monitora, macie oznaczenia HDMI i jest kabel dodatkowy, który nazywa się Touch. Pamiętajcie, że on musi być podłączony do peceta, żeby po prostu można było sobie tutaj na ekranie klikać, tak? I druga taka rzecz, która często się zdarza, że sprawia problem użytkownikom, to jest taka, że w ustawieniach, jeżeli wejdziecie w ustawienia ekranu, to musicie sprawdzić, w jaki sposób są wyświetlane te ekrany, bo możecie rozszerzyć i wtedy po prostu na monitorze będzie tło, pracujecie na swoim komputerze, na swoim monitorze i musicie przeciągnąć, tak jakbyście mieli drugi monitor, przeciągacie tą aplikację, to okno, które chcecie, żeby się wyświetlało na monitorze, lub możecie powielać te ekrany, czyli to, co mam na komputerze stacjonarnym, mam też wyświetlone tutaj na Windowsie. Chcę wrócić teraz z powrotem do Androida, klikam sobie z boku, żeby wyświetliło się menu. Znowu klikam domek i pracuję sobie normalnie z Androidem. A co będziemy robić? Pokażemy Wam teraz przykład aktywności, którą możecie zrealizować u siebie na lekcjach, żebyście zobaczyli, jak to działa w praktyce. Żeby wykorzystać możliwości tej tablicy interaktywnej monitora, interaktywnego ViewSonic, należy zalogować się na stronie myviewboard.com. Ja już zalogowałem się na tej stronie. Wita mnie panel. Oczywiście z zakupem monitora dostaję profesjonalne konto tutaj i mogę korzystać ze wszystkich funkcjonalności. Strona jest bardzo prosta i ma parę podstawowych ustawień. Przede wszystkim rzeczy, które miejmy nadzieję nie będą nas dotyczyć, ale mogą się okazać potrzebne. Wezwanie pomocy, czyli bezpośrednio możemy się skontaktować z supportem. Mamy całą społeczność ViewSonica, która dyskutuje, kanał na serwisie YouTube oraz bardzo fajną rzecz, która może się Wam przydać w momencie, jeżeli zaczynacie. Originals. Originals są to gotowe przykłady lekcji.
już przygotowany przez nauczycieli. Wy także, jak stworzycie lekcję, możecie opublikować ją tutaj w tej społeczności, po to, żeby komuś innemu było łatwiej. Po prostu nauczyciele wspierają nauczycieli. Także zamkniemy sobie. Są te kanały Originals. Jest whiteboard. Możemy pobrać odpowiednio na odpowiednie urządzenie z odpowiednim systemem, czy to będzie iOS, czy to będzie Android, czy to będzie Chrome OS bądź Windows. Ja już mam też pobraną, zobaczcie, aplikację whiteboard. Za chwileczkę sobie do niej wrócimy. Mam pobraną tą aplikację na Windowsa, mogę przygotowywać lekcje. I coś, co jeszcze jest dość ważne, jeżeli korzystaliście z jakichkolwiek innych systemów, czy to z Prometeana, czy Smart Notebooka, czy z innych, możecie przekonwertować przygotowane tam lekcje do formatu ViewSonica i w tym momencie macie taką możliwość, że te lekcje nie giną, tylko dalej wykorzystujecie. Dobra. Wracamy sobie na stronę główną. Wasz uczeń, jak zaloguje się też, stworzy sobie konto, zaloguje się też tutaj, przez stronę internetową może podłączyć się także do Classrooma. Czyli nie ma znaczenia, czy wy pracujecie tylko z monitorem siedząc w klasie przed uczniami, czy być może macie jakichś uczniów, którzy na swoim urządzeniu, na swoim tablecie czy na swoim komputerze są gdzieś poza szkołą i chcą się podłączyć. Mamy taką możliwość, oni klikają sobie tutaj do góry, mogą też aktywnie uczestniczyć w tych zajęciach, wysyłając odpowiedzi na pytania, na testy. Wejdźmy sobie do Classrooma, tworzę w tej chwili aktywność i potrzebowałbym ucznia. Ucznia ze swoim urządzeniem, który będzie wchodził ze mną w interakcję. Dawid, zapraszam Cię. Dobrze, w takim układzie przeprowadzimy lekcję. Tak jest, panie profesorze. Ale skoro już mamy ucznia, to najpierw go sobie podłączymy. Ty korzystasz z tego, co wiem, z tabletu, tak? Tak, aktualnie, ale ja rozumiem, że mogę mieć też telefon i też będzie ok. Telefon, tablet, dowolnie jak uważasz. Klikamy sobie tutaj otwarcie, po prostu pojawia nam się kod QR, który albo możemy skopiować, po prostu podać uczniom link, tak? Mhm. Możemy też im podać kod lub po prostu zeskanować kod QR. Ja sobie zeskanuję. No, będzie zeskanuj łatwiej. Ten kod QR, włączysz się. Słuchajcie, biorę sobie aparat i zobaczcie, wskazuję, pokaż opcję, otwieram w przeglądarce i momentalnie na moim urządzeniu mobilnym otwiera mi się strona, na której za chwilę będę mógł wpisać swoje imię. O, już mam Dawid. Dokładnie. Dołączyć. Nie musisz się logować, nie musisz robić z innego, tylko wpisujesz swoje inne. Nie musisz mieć konta, ale jeżeli będziesz miał to konto, no to wtedy będziesz widoczny dla nauczyciela po prostu jako osoba, która jest. Na moim urządzeniu mobilnym właśnie pojawił się ekran z tym, co Maciej tutaj widzi na dużym ekranie. Z tego, co widzę, nawet może nauczyciel transmitować swój ekran, gdyby miał obraz jakiś z kamerki, mam czat, mam różne funkcje. Dokładnie. Więc... Ja sobie włączę teraz jako nauczyciel, przytrzymam ikonę odpowiednio, włącza mi się zarządzanie i zobaczcie, jakby działała kamera, wszystko by było, widzę, który uczeń, jakbyś podniósł łapkę. Okej, oczywiście, mam taką funkcję. Dawid, proszę bardzo, Dawid podniósł łapkę, widzę tu, że jest podniesiona łapka, mogę mu wtedy włączyć, wyłączyć kamerę, mikrofon, tak? On może sobie ze mną rozmawiać. Tutaj widać studentów z jakimiś tam problemami, którzy są, dyskusje, kto ma jakie połączenie, czyli mogę sobie pracować. Wracam do swojej lekcji. Co jest ważne, na ten moment nie dałeś mi prawa edycji tablicy. Tak. Po prostu przygotowujesz ją sobie, a ja jeszcze patrzę oglądasz. Po prostu na ekran. Dokładnie tak. Oglądasz. Powiedzmy, że wejdziemy sobie, zobaczymy, co tutaj jest. Wybieramy jakiś długopis, wybieramy grubość, kolor niech będzie standardowo czarny, temat zajęć. O, a na moim ekranie od razu pojawia się na bieżąco to, co piszesz. Jaki proponujesz, chemiku, temat zajęć? Chemia jest fajna. Napisz chemia po prostu. Dobrze. Chemia. Okej. Mamy slajd tytułowy i teraz co byśmy chcieli zrobić? Dawid już widzi u siebie, co się mu dzieje, ale ja bym chciał na przykład podłączyć sobie film z YouTube'a. Wyszukujemy na YouTubie. Co może być? O, to może być fajne. Może być? Tak, to jest obudowa. Chwytam, przeciągam
I już mam na swojej lekcji, proszę bardzo, mogę powiększyć, pomniejszyć, zablokować. Mam już film, który będę wykorzystywał w trakcie zajęć. Wrzucam znowu, mam możliwość importowania z dysku komputera, mam możliwość wyszukiwania, powiedzmy niech będzie oczywiście pamiętajcie, że do ekranu również tak. Możemy się podłączyć klawiaturę okay. I myszkę, będzie Wam wygodniej. Wrzucimy sobie jakiś wzór chemiczny, akurat wpisałem wodę, ale nigdzie wody nie widzę. Nie, wpisałeś wzór chemiczny po prostu. Woda. Wrzucimy sobie jakiś wzór chemiczny. Tak jest, na razie. Zobaczcie, prostym przeciągnięciem, tak? Mogę też oczywiście zaimportować sobie z originalsów. Różne są rzeczy, które są potrzebne. A pokaż, co jest emoji. Science. No. Proszę bardzo, science. Chwycimy sobie też jakieś wiązanie. O. To się wszystko fajnie przeładowuje. Jeszcze brakuje mi strony internetowej. O, czyli możesz dodać nawet tak, jeszcze mogę nawet dodać, mogę dodać stronę. Ona się wczytuje, zobaczcie. Tak. Wyłączymy, o. Add to canvas, bookmark. Zrobimy add to canvas. Tak. Dodała się nam strona. I zobaczcie, co się dzieje. Przepraszam, o, chwycimy. Powiększymy sobie, żeby ta strona była widoczna, tak? Mam stronę, mam jakieś zdjęcia, mogę oczywiście pisać, mam film, mam możliwość dodawania kolejnych slajdów, tak? Jestem teraz na drugim, na trzecim, także mogę sobie zbudować całą lekcję. I co też jest ważne, możemy dodawać materiały z naszego komputera, z tego, co mamy na dysku. Czyli jeżeli tak, gracie dokładnie. Sobie coś na pamięć tego urządzenia, które ma dużo gigabajtów wolnego miejsca do wykorzystania, to spokojnie możecie dodać jakiś obrazek, z którego korzystacie na swoich lekcjach i inne jest ważne już, rzeczy. O, proszę bardzo, jest już biblioteka z dokumentami, tak. Także nawet pendrive'a mogę pod to podłączyć, wrzucić sobie. I zobaczcie, ja w tej chwili nie opowiadam, nie tworzę tej lekcji, ale to wszystko się pojawia u Dawida. Tak, na bieżąco. Na bieżąco. Na moim urządzeniu mobilnym. Także tak jak powiedziałem, ci uczniowie mogą tak naprawdę mogą być w dowolnym miejscu. Jasne. Jeżeli się podłączą, mogą z tego korzystać. I jeszcze kolejna ważna rzecz. Można sobie taki slajd przygotować wcześniej, zapisać i go zaimportować. Czyli tego nie musi tak naprawdę robić na oczach swoich uczniów. To dokładnie. Może przygotowane wcześniej. Można uruchomić to jako lekcję na przykład w klasie 8A, 8B. Na świeżych slajdach po prostu pracować już gotowych. Albo w 8A tworzę lekcję dokładnie. Na bieżąco. A ponieważ lekcja się spodobała uczniom, zapisuję tą lekcję i w tym momencie mam ją do przygotowania. Ale ja marzę o jednej ważnej rzeczy. Chciałbym tutaj coś dopisać do tego slajdu. Dobra, zaraz będziesz dopisywał. Super. W każdym razie, jeżeli w tej chwili zrobię play, włączam tryb prezentacyjny, to Dawid czy też ja, zobaczcie, możemy sobie tutaj uruchomić wszystko, tak? Stronę mogę przejrzeć, zobaczyć po prostu, co jest na tej stronie, tak? I po kolei przełączać się do następnego slajdu, do następnego. Dawid chciał w tej chwili, jeszcze mam takie ciekawostki, zobaczcie, mogę sobie zakreślić pewne rzeczy tutaj, o, już na prezentacji, tak? Wyłączyłem teraz tą prezentację i to, co jest ważne, to Dawid chciał odpowiadać i coś zrobić. I powiedzmy, że w tej chwili chciałbym zadać pytanie moim uczniom, którzy mają urządzenia i z tymi urządzeniami pracują. Jak to zrobić? Mamy pusty slajd. Zadajemy pytanie. Napisz wzór wody. To jest zadanie dla naszych uczniów. Każdy z nich teraz otrzyma od nas możliwość. Klikamy sobie na możliwość dyskusji. Dajemy uczniom powiedzmy proste zadanie, to będzie minuta. Klikamy OK i w tym momencie Dawid może udzielić odpowiedzi. OK, no to ja w takim razie odpowiadam, że wzór wody to H2O. Zapisane? Zaraz sprawdzimy, jak wyświetlić przed całą klasą. OK, mamy kolejny slajd, kolejny element lekcji jest przed nami. Zadamy znowu pytanie. Przełączymy się tylko na pisanie. Wzór wody to. I teraz to już nie będzie tajne przez poufne, że każdy uczeń będzie odpowiadał, tylko chcielibyśmy na przykład, żeby odpowiedział nam Dawid. Udzielam mu prawa głosu. O, i teraz mam możliwość pisania po tym ekranie. OK. I proszę bardzo, wpisuję sobie cyk, cyk.
Dobrze, super. Ale powiedzmy, mamy jakieś inne gadżety jeszcze i chcielibyśmy, żebyś zrobił zdjęcie. Okej, nie ma problemu, ponieważ dzięki funkcji Magic Box ja również mogę wyświetlić coś na ekranie i teraz mam opcję import. Mogę importować coś z mojego urządzenia lub poszukać w internecie, więc klikam sobie import. Z mojego urządzenia mam opcję, zobaczcie, coś z plików mogę sobie wgrać tutaj na naszą tablicę albo zrobić zdjęcie aparatem. Klikam aparat. I proszę bardzo, jest Maciej. O, pięknie, robimy zdjęcie. Cyk. O, pięknie złapało ostrość. Klikam OK. I wysyłam Tobie to zdjęcie, które już się pojawiło tutaj. Zobaczcie. Dobra, to ja teraz zrobię jeszcze jedną rzecz tylko, bo to zdjęcie gdzieś tam pojawiło się na środku. Tak? Powiększymy sobie, bo to jest bardzo ważne zdjęcie i w ten sposób mamy już kolejny slajd lekcji, ale... Chciałbym w tej chwili, żebyś nagrał eksperyment. Super. Załóżmy, że z moimi uczniami, z kolegami, koleżankami z ławki robiliśmy właśnie jakiś eksperyment szkolny, tutaj klasowy. I dzięki funkcji, ale proszę o udostępnienie mi prawa do edycji. Właśnie, to jest bo nowy slajd jest. Właśnie, dziękuję bardzo. I znowu aktywowało mi się Magic Box, uruchamiam import i teraz kolejną funkcją mam aparat kamera. I zobaczcie, że w tym momencie mogę już nagrywać filmik. Czyli załóżmy, udowodnię Wam, że nagrywam filmik, będę coś mówił. Załóżmy, że tutaj przeprowadzam jakiś eksperyment, on trwa 5 sekund, robię stop. I wyświetlam to na wspólnym ekranie całej klasy. Zwróćcie uwagę, jak bardzo interaktywne jest to w momencie, jeżeli chcecie zaangażować ucznia w lekcję, że już mamy aktywność ucznia. Znowu możemy sobie ją powiększyć. Kliknę prezentacja i co się dzieje? Super. Świetnie. Mamy kolejną rzecz. I w ten sposób tworzę sobie po prostu zajęcia. W ten sposób mogę to wszystko zapisywać. Tak jak mówiłem, możemy udostępniać to w tych originals, żeby inni mogli z tego skorzystać. Tworzymy sobie lekcje, zapisujemy te lekcje, mamy je przygotowane na następne inne lekcje, na za rok czy na za dwa, a my możemy sobie w tej chwili wyjść na przykład z tego i zobaczyć taką prostą funkcję pod tytułem Whiteboard, który mamy już zainstalowany. Tylko po to, żeby... Nie mówiłbym, że prostą, bo to jest całkiem rozbudowana aplikacja, która pozwala Wam tworzyć też interaktywne treści i coś, co mi się strasznie podoba. To zamienimy się. Zamienimy się, dokładnie. Ja będę teraz uczniem. Z przyjemnością. Oczywiście, słuchajcie, przy whiteboardzie też logujcie się do swojego konta MyViewBoard, żeby korzystać z różnych innych dodatkowych treści, ale ja Wam chcę pokazać podstawowe funkcje. Oczywiście tutaj mamy kratkę, też możemy rysować, zmieniać sobie wielkość naszego pióra, mamy możliwość dodawania też różnego rodzaju kolejnych aktywności, które tutaj widzicie, otwieramy sobie bezpośrednio dostęp do naszych plików na komputerze, mamy dostęp do YouTube'a, jak widzicie muszę się zalogować i mamy przeglądarkę obrazów i inne funkcje, które chcielibyśmy wykorzystać. To wszystko wymaga logowania, a my już nie chcemy Wam zabierać za dużo czasu. I coś, co jest dla mnie najważniejsze i co ja strasznie uwielbiam w tego typu rozwiązaniach, to jest tutaj taka do góry ikonka, która pozwala mi się przełączyć na ekran mojego komputera. I w tym momencie cokolwiek tutaj byście nie wyświetlili, czy to będzie jakiś Wasz multimedialny podręcznik, czy być może jakiś film, któremu zrobicie stop klatkę, to możecie tak naprawdę dzięki temu mini panelowi, który tutaj, zobaczcie, można sobie przesuwać po ekranie, żeby Wam nie przeszkadzał, to w momencie, w którym kliknę sobie tą ikonkę, to zaznaczę sobie na czerwono, każdy obszar, jaki będziecie widzieli na pulpicie, możecie zarysować, zakreślić i w ten sposób jakby jeszcze bardziej tworzyć interaktywne treści, zwracać uwagę na ważne rzeczy, robić te stop klatki i co też jest ważne, możecie sobie to, co zaznaczycie, proszę bardzo, przenieść od razu do whiteboarda, czyli do tej aplikacji i kontynuować pracę dalej już bezpośrednio w aplikacji Whiteboard. A tutaj tą opcją możemy sobie cały czas obsługiwać cały czas nasz komputer, uruchamiać różnego rodzaju funkcje, niczym się nie martwiąc. A jak chcę z powrotem wrócić sobie do whiteboarda, to tutaj mam opcję whiteboard. Więc przełączanie się z tego, co widzimy na naszym Windowsie na przykład, do tego, co potrzebujemy potem w whiteboardzie, przerzucanie tych wszystkich rzeczy, to jest coś, z czego ja bardzo często korzystam i serdecznie Wam polecam tą funkcję. Na pewno znajdziecie dla niej niejedno zastosowanie. To jest właśnie jedna z możliwości aplikacji whiteboard, a whiteboarda znajdziecie właśnie w swoim koncie MyViewBoard, który dostajecie wraz z zakupem takiego pięknego monitora ViewSonic. Okej.
Mamy to w takim razie. Tak jest. Słuchajcie, wychodzimy do naszego głównego ekranu. Mamy nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo sporo nowych, uniwersalnych rzeczy dotyczących tego, jak można wykorzystać po prostu w pracy nauczyciela, nowoczesnej pracy nowoczesnego nauczyciela, taki ekran interaktywny jak ViewSonic razem z całym jego ekosystemem MyViewBoard. To co macie? Trzymamy za naszych kolegów i koleżanki kciuki? Dacie radę. Dacie radę. Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś w internetach. Cześć. Cześć.